Witam Państwa bardzo serdecznie w ten ciepły i słoneczny dzień. Dziś rozmawiać będę z panią Grażyną Wawrzyniak, która mówić będzie w imieniu Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego. Pani Grażyno, z jakich zbiorników pobierana jest woda do badań i gdzie ona jest odwożona? Więc proszę Pani, woda pobierana jest ze wszystkich zorganizowanych kąpielisk usytuowanych na terenie działania tutejszej stacji. Są to jeziora Wolsztyńskie, kąpielisko w Karpicku, kąpielisko na Krutli i Kuźnica. Woda pobierana jest przez pracowników tutejszej stacji, zawożona jest do wojewódzkiej stacji w Zielonej Górze i tam jest poddawana badania. Jaki długi okres jest tych? Proszę Pani, zbadanie takiej wody trwa 72 godziny. Czyli niecałe 3 dni? Niecałe 3 dni. W Zielonej Górze ustalone są klasy czystości wód. Jakie mamy klasy czystości w ogóle teraz? Proszę Pani, rozporządzenie Rady Ministrów z 1987 roku klasyfikuje trzy klasy wód. Do pierwszej klasy zaliczamy wody wykorzystywane do celów pitnych i gospodarczych. Druga klasa to jest do celów kąpielowych i rekreacyjnych, czyli sporty wodne i tak dalej. I do trzeciej klasy to jest woda wykorzystywana do nawadniania pól, wykorzystywana w zakładach przemysłowych do celów niegospodarczych. Czyli trzecia klasa jest tą najgorszą klasą. Tak. To teraz, jakiej klasy czystości są zbiorniki wodne, z których pobierana jest woda do badań? Proszę Pani, obecnie sytuacja przedstawia się następująco. No, pobrana woda z tych wyżej wymienionych kąpielisk, które wymieniłam, są one wszystkie w drugiej klasie czystości. Z tym, że trudno przewidzieć, czy sytuacja ta nie ulegnie zmianie w miesiącach lipcu i sierpniu. Ponieważ na skutek wysokich temperatur może występować zwiększenie zakwitów glonu. To powoduje, że kolor wody zmienia się na ciemno-niebiesko-zielony. Wtedy woda ta niewskazana jest przede wszystkim dla osób alergicznych. Nie powinni wtedy kąpać się. Czyli w lipcu i w sierpniu woda z drugiej klasy czystości spada na trzecią klasę czystości. I tak. Czy wtedy zbiorniki wodne nie powinny być zamykane? Proszę Pani, jeśli dowiadujemy się o takim wyniku, natychmiast zgłaszamy to w Urzędzie Miejskim w Olsztynie, który jest po prostu kompetentny do tego, żeby zamknąć dane kąpielisko. Wtedy wystawiają tablicę z zakazem kąpieli. Rozmowę. Dziękuję. I mam nadzieję, że woda z drugiej klasy czystości nie zajdzie na trzecią klasę czystości. Dziękuję bardzo.